I wracamy do naszej rozmowy tutaj z kolegą Tadeuszem. Tym razem przypomnę tylko ja może tytułem wprowadzenia, bo my to puszczamy w dwóch częściach. Poprzednią część zakończyliśmy na przyjaźni kolegi Tadeusza z Wiesławem Bytnerem i wtedy też za pośrednictwem właśnie tej znajomości kolega poznał Janusza Szalkowskiego. Tutaj ma taki właśnie pamiątkowy kalendarz z 2011 roku, jeszcze z Heinzem Meyerem, tutaj jest już zaznaczony jako świętej pamięci. No ale może teraz o tych gołębiach, jakie miał tutaj, jak to przebiegała ta przyjaźń, co tam ciekawego, że tak powiem, z tych gołębi u kolegi się sprawdza, to może powiesz kolega Tadeusz, proszę. No tutaj w ręce trzyma, bo to wiem od Janusza. Może tak trochę Tadeusz troszeczkę. W ręce proszę. Pan Majer trzyma gołębia brata Nacjonala 1 o końcówce 495. O, zobaczmy, tak. Może ten gołąb, czy to on jest tutaj na zdjęciu którymś? Nie. Tu nie ma ale go, to bym... inne. Tu jest ta słynna Supra, pierwszy as Niemiec. Z niej mamy wnuki, czy po jej siostrach, po jej braciach, tego gołębia. Tych gołębi dużo miałeś w swojej hodowli ściągniętych, że tak powiem? Od Janusza mam gołębi 13. 13. Tutaj poszczególne, wiadomo, miesiące mają każde innego gołębia przypisanego. O, tu jest też... Drugi as. Tak. Całego Niemiec, samica 2007 roku, cała drugi as związku. O, tu jest. Ósmy as samica. I dwunasty. Tak, dwunasta. To są, my znamy te gołębie. To są tu jest zaś, bo to warta pokazania. Pierwszy as całych Niemiec. Tak, widzimy tak może do kamery. To no, 416. Fantazja 416. No ta pierwsza to była ta Supra 1-33. Z tej fantazji też tutaj to jest drugie, są. Druga samica Niemiec no. 2010 roku. To jest taka pamiątka, którą mam. Ten kalendarz. Ten sprezentował mi Janusz. Powiedzmy teraz ty gołębi, powiedziałeś sam, że kupiłeś ich. Kontynuując tutaj naszą rozmowę, pokazywaliśmy gołębie tutaj w kalendarzu, które kolega ma od kolegi Janusza Szalkowskiego. Widzimy, kolega musiał zapalić papierosa. My znamy takiego jednego hodowcę, nazwanego Manfreda Bule, tak? On też bardzo lubi palić. Tutaj też zapytajmy wtedy tutaj kolegę Tadeusza. Tu zobaczmy właśnie zdjęcia z Januszem Szalkowskim. O, tutaj ma przygotowane. Zobaczmy, tak do kamery zbliżymy. Ale o tej znajomości powie może coś więcej już kolega Tadeusz sam, bo mówił, że ma tych gołębi oryginalnych, które tutaj w swojej hodowli posiada dużo, a linie to wiadomo już z czego są, to już może kolega Tadeusz nam powie, bo będzie najlepiej wiedział. No posiadam oryginalnych od Janusza gołębi 13 sztuk, jak powiedziałem wcześniej, to są gołębie z najlepszych gołębi i Heinza Meyera, to jest Supr 1-33, jest wnuk, są po braciach, po siostrach tej samicy i następnie po samicy 416 fantazji też jest tu wnuczka, są po siostrach i po braciach jej wnuki, jest tu wnuczka Barko, Janusz zakupił u Werkamena dwóch synów Barko plus jakieś samiczki i wnuka, ja mam gdzieś tam zdjęcie w domu właśnie z tym wnukiem, końcówka 14, on miał 714 końcówkę tutaj posiadam właśnie po tym gołębiu, po tym wnuku Barko 3 sztuki. No, posiadam to również z hodowli Bene Stevenika z linii Chipo. Gołębie, które zakupił Janusz tutaj z tych właśnie po braciach Chipo, czy po nim samym, czy po tych samych gołębiach, co wychodził Chipo po tych rodzicach. A mam pytanie, czy są gołębie z obrączkami tutaj z Polski już, czy to są gołębie na niemieckich? Są na niemieckich takie obrączkach i są na polskich obrączkach, także no. W jakich latach je zakupywałeś? Ja te gołębie najpierw przywiozłem od Janusza 2 lata temu, bo mam je 2 lata, 3 pary i na w tamtym roku bardzo dużo. No i jeszcze w tym roku byłem, gdzie sprowadziłem samicę po Pantanim Deignera i 717, ale tam są włożone też gołębie na to pana Majera. Nie tylko Deignera, ale i pana Majera. Także, bo Janusz te gołębie posiada. Mam tu gołębie właśnie od Janusza pana Rzepki z Gabi. To była siostra Vandenabele. Van de Blixena, no także są to gołębie najwyższej
półki w tej chwili. Tutaj tylko powiedzmy, no. Bo mamy taki trochę, tutaj masz problem, bo tutaj gdzie lotujesz, to za chwilę pokażemy gołębniki, nie będziemy tam dużo po nich chodzić, troszeczkę gdzie ciepło i po prostu są takie nie za bardzo warunki, ale pokażemy. Chodzi o to, że po prostu tak się złożyło, że jeden z gołębników, a masz trzy na swojej posesji, musisz zlikwidować, to właśnie musisz, bo nie był został, nie, przez błąd formalny nie został w odpowiednim czasie wpisany niejako do ewidencji, no i miasto niejako, które jest właścicielem terenu, który się dzierżawi, akurat kawałek, kilka metrów, to jest takie, no się zdarza, to każdy wie o co chodzi. Jeden gołębnik musi zostać rozebrany, akurat to musi być ten gołębnik rozpłodowy i ty będziesz ograniczał rozpłód, tak? No i muszę w ogóle zlikwidować rozpłód, dlatego że te gołębie nigdy nie fruwały. One były przywiezione i dane od razu do gołębnika rozpłodowego z wojlerą i te gołębie nigdy nie latały. I teraz gdyby je wypuścił, to poginą, bo ja miałem już takie przykłady, super gołębie, które wydawały mi z majerowych gołębi, oczywiście od Wiesia, tu była samica, super samica w pownódce Golden Lady, sparzona ze sztolem, roczniaki w 0,12 roku, taka sama była gorączka, jak teraz żeśmy mieli lot z Magdeburga, mieliśmy maraton i roczne gołębie po te parze siadały tutaj. Także ta samica wydostała mi się na zewnątrz, jak dostała się do powietrza, koniec, przepadła no, bez śladu. To jest normalne z gołębiami. No i koniec, i dlatego będę musiał wszystkie te gołębie rozpłodowe, zostawiam sobie tylko dwie samice, zostawiam wnuczkę fantazji i zostawiam wnuczkę tego słynnego gistlika ojca Supry 1 i Supry 2, ale był sparzony z córką tego 900, tego 495 na Nacjonala 1 brat, córką, 700, tą słynną 700, która na filmie u pana Majera, Majer tak się ciepło o niej wyraża, tam pokazuje ją, to po niej dwa gołębie, które zostały oblatane, te zostaną, no i zostaną dwa gołębie, które Janusz mi sprezentował, zakupując Janseny, po oryginalnych Jansenach od pana Tomasa Blachmana z Niemiec. Tego to nie jest, zostaną. Ale te, to tylko zostanie trzy pary tutaj w rozpłodzie. To taki kącik, żem sobie tutaj już, bo zostają dwa gołębniki. To może wiesz co, Tadeusz, chodź pokażemy od razu właśnie o co chodzi, tak przy okazji. Zostają pokażę. Dwa gołębniki z tyłu i w gołębniku młodym zrobię takie trzy cele, gdzie będę te trzy pary sobie trzymał, a resztę nie mam. Ja pokażę, o ten gołębnik trzeba niestety zlikwidować, tu są te, mają gołębie woliere, to jest ten rozpód kolegi Tadeusza, a tutaj są te gołębniki, które po prostu zostaną. No tak się zdarza, że niestety ta hodowla musi zostać, ten rozpód zlikwidowany i dlaczego tutaj też mówimy o tym, bo kolega właśnie Tadeusz te gołębie będzie miał na sprzedaż, one jeszcze nie będą teraz wystawiane, one będą w późniejszym terminie, kiedy jeszcze wyciągniesz z nich jeden lęk młodych, tak? Tak, mają jajka akurat. Mają jajka, czyli to na początku września. Będą one do dyspozycji, już można je będzie sobie tutaj zabrać, wtedy przyjedziemy do kolegi Tadeusza, zrobimy im zdjęcia, chyba że się znajdzie jakiś klient, który wcześniej zadzwoni do kolegi, podam i oczywiście weźmie w całości albo po prostu... Bo są tu pary dobranek, gdzie ja już z tych par mam roczniaki, którymi lotuję i lecą bardzo dobrze. To nie jest wychwalanie czy przechwalanie się, ale taka jest prawda. Tu są gołębie przykładowo i od pana Koźlika, tu są gołębie od Wiesia Bytnera, tu jest wnuk maestro, to był syn maestro na wnuczkę, na syn maestro na wnuczkę maestro parzony, taki imbret, jest 9-letni samiec, ale płodzi super. Tu jest to, wnuk to, szarpa. Siatkę nie za bardzo widać, to może tak jakbyśmy weszli, jeżeli można. Nie wiem, czy ty z papierosem wejdziesz tam, czy gdzie one są zapewne, no co ja się pytam zresztą. Nie? O, no. Żeby nie uciekło nic. O, ja zobacz. Cię zamknę. O. Ale co ja będę teraz mówił, no dobrze, zobaczmy. Też te w czerwonych widzę już kilka też. O, tu jest przykładowo ten szkic, tak, jest bez obrączki, to jest wnuk szarpa Wallona. Wiesił jego dziadka odkupił od Majera za 8000 euro. Przywieźliśmy go z żoną, to był późny młody w październiku. On nie ma obrączki, tam był ten wnuk maestro, jest tu u góry. O, tu widzimy taka połowa. Aha, połowa. To jest tutaj
tutaj siedzi grochowy, to jest po synie Plica wnuk. O, ten tutaj, tak? Tak. Plic był parzony z siostrą von der Boy 5 i 6. Tak. Także wiesz, ciemny, a ten ciemny taki? To jest prawnuk olimpijczyka Glęca. Prawnuk to jest. To jest 05 rok, w Łodzi. Bardzo dobry gołąb, zresztą bym nie trzymał w rozpłodzie. Właśnie tu masz 14 rok. Tu jest, tu ta pstra, co się tam chodzi, to jest wnuczka brata Nacjonala 1, tego 495. Czyli te gołębie będą tutaj do sprzedaży. Tu jest czerwony na dole, to jest wnuk tej ten Super tyłu, tak? 1. Tak, czerwony z tyłu. To jest z 2013 roku gołąb, tak? Tak, tak. To jest wnuk Super 1. Mhm. Wydał mi takiego gołębia, który w zeszłym roku był pierwszy na młodych lotach w oddziele. W tym roku najlepszym był moim roczniakiem i zginął na tym gorącym locie z Magdeburga. No, no gorąco tutaj też jest właśnie, bardzo dużo. Dzisiaj takie... to nie jest jeszcze. Nie? Było goręcej? To było 44 stopnie. O, to ja wyjdę może już teraz. Tyle z grubsza widzieliśmy te gołębie. Teraz kolega tutaj otworzy. Pokażemy tutaj, żeby nic nie uciekło. O, i tu popatrzmy, a tu jest gołębnik. Tu z tego gołębnika lotujesz, tak? Z tych gołębników? Tu jest ten mniejszy, to jest na gołębie młode. Może przejdziemy. To jest gołębnik gołębi młodych. Ja robiłem sam sobie z takich materiałów, jakie miałem dostępne. Ja nie mam wykwintnych gołębników, ale... Gołębie. Zobaczmy, ciekawe, tutaj tak zwrócę uwagę, tylko że tutaj ściany są wykonane, widzę, z takiej siatki takiej, nie, to jest taka blacha z dziurkami okrągłymi, a to też zapewnia bardzo dobrą wentylację. Tak. Zarazem też nie ma dużego przeciągu, ale widzę, też masz przytkane to jakimiś płachami, tak? Nie, to jest to bardzo ciekawa, tak, ale chodzi o to, że zasłonięte jest. Tak. A też tutaj zobaczmy, ściana do gołębi, siodełka jest po prostu taka prosta, jakby ala drabinka i tam jest około 15-20 cm z tyłu za nimi przerwy, widzę, tak? Tak, tak. Dobrze. Ja sam sobie robiłem to, ja jestem taki budowlaniec, Grygmont do roboty. O, tym bardziej. Kolega teraz już tu, jak rozmawialiśmy, jest na ręcie, ma trochę czasu, tak? Masz czas? Tak, mam czas, jestem na ręcie po operacji kręgosłupa i inne choroby się wydały. A tu przejdziemy teraz... Ale to dla gołębi, tak się Tadeusz Jankcy mówi, to trochę dobrze, bo czasu masz dzięki temu dla nich dużo, co? No dla gołębi tak, no, ale dla mnie nie. No. O, a tu jest będziemy tutaj... A to jest lotowy, tak? Gołębnik normalny? Tak, tu jest lotowy. Tutaj kolega jeszcze swoimi gołębiami, bo jak rozmawiamy już, wspomagał też i gołębiami, i radami różnych hodowców z punktów Polski. To byli z nadmorza koledzy. Wielkopolski. Ze Szczecina. W Szczecinie lotuje mój brat stryjecny, był wicemistrzem okręgu Szczecin kategorii C. Tam ma... Zdzisław Bąk? Tak, Zdzisław Bąk. Ten, który tego dostał połowego od dziadka? Tak, 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 tak. Jego wspomagam bardzo, no bo obydwaj od małego za tymi gołębiami latamy. Teraz kolega Marciniak Zbigniew z małżonką Iwoną, my Kasia na nią mówimy, z oddziału Wągrowiec. Pierwsza trójka oddziału Wągrowiec ma 95% w hodowli. Teraz oddziału Proszowice, Mariusz Mróz z żoną Angeliką, też się małżonka zajmuje, tak jak i u Marciniaka, bo on jest w Szwecji, żona się zajmuje lotami, tak i Mróz tak samo pracuje w delegacji, a żona się zajmuje, ma 75% moich gołębi i jest na drugim miejscu w oddziale Proszowice w tej chwili. Bardzo dobrze leci, młody hodowca. Spędzone godziny przy telefonie ze mną, tutaj jak pracował, mieszkał na hotelu, tu przychodził, łykał wiadomości, no i przerósł uczeń mistrza. To mogę dobrze, to tak właśnie powiedzieć. To. Zobaczmy, jeszcze tutaj wejdziemy. Tu sobie. Jest gołębnik lotowy, ale z gniazda. Tak, to metoda gniazdowej, tak? Metoda gniazdowa. A tu przejdziemy teraz, proszę, do wdowców. Hej. Tak, wejdę, nie się tak płoszyć może. No, zobaczmy. Szykujemy gołębie na maraton. Na maraton są dwa przedziały po 15 cel. Mhm. Po 15 cel. I tu mamy. A tam przejdziemy tu dalej. Tu są dalej. Samce. To widzimy. Mogę tak zostać otwarte, czy przyjdzie? Możesz, niech unyse przejdą. A tu mam przedział na samiczki. To ciemno jest tutaj bardziej trochę, widzę. A, bo musi tak. Tak. Musi być. Panie mają myśleć o jedzeniu, a nie o pierdoleniu. O kurde.
Widzimy tak dosadnie wypowiedziana cała także kwintesencja tego wdowieństwa. Wnuk olimpijczyka Zakrzewskiego, super gołąb, super z 11. Wnuk olimpijczyka Zakrzewskiego. Tu uciągnięty u mnie z samicą od Wiesia Majera, z wnuczką od Wiesia Bittnera. Tak. Ja pożyczyłem syna olimpijczyka Zakrzewskiego i naparzyłem na samicę. Kolega Zakrzewski, z jakiej olimpiady to był gołąb? Ja mam gazetkę, był piąte miejsce kategoria B w Polsce, ale tego roku nie powiem. Rozumiem. Mam w gazetce, no, no. Mogę przynieść tę gazetkę i pokazać. Widzimy, masz tych trochę płowych i czerwonych gołębi. Tam no, w spodzie widzieliśmy, to też dwa widzimy na ziemi, siedzą płowe. No bardzo dobre gołębi. No tutaj też mamy bardzo dobre czerwonego gołębi. Jednego, a też płowego. No czerwonych to ciężko jest tak. Płowa. Tu jest jeden, no tu widzimy. Tam, no. Tam. Ale tu już niektóre potraciły głowę, co nie spełniały moich zadań, także po tym locie już... Selekcję bardzo dużą robisz? U mnie nie ma, zmiłuj się, gołębie mają być gołębie, jedzą to samo i one pracują tylko jeden dzień w tygodniu, a jedzą bardzo dobrze. I jeden potrafi, drugi nie potrafi. Ten, co nie potrafi, musi być niestety usunięty. Tu jest ograniczona liczba gołębi i młode są, młodych mam tam chyba 65. To cała hodowla ile? Sto kilka gołębi zaledwie? No bez rozpłodu to tak by było. I tyle zostanie gdzieś około, co? Nie, nie. Zostanie starych gołębi. Tutaj się może zmieścić 30 par. Tu. 30 par. I tu mogę zmieścić 10 samic, ale nie będzie ich tyle z 8, będzie samic z gniazda. I... No i 3 pary w rozpłodzie. Tylko no. Sobie zostawiam, więc nie zostawiam już, bo nie mam nie gdzie. Miejsca. Nie mam gdzie, bo pokazałem szanownym kolegom, jak wyglądają gołębniki i jaki jest rozkład gołębników. Nie ma gdzie zrobić rozpłodu, nie ma. Te dwa gołębniki zezwolił mi prezydent miasta mieć, a ten jeden, który jest w środku, to wszystkim urzędnikom przeszkadza. Bo psuje plan za rozbudowy miasta Gliwic. Tak mi napisali. I muszę z wielkim bólem, bo przez 10 lat zbierałem te gołębie, z wielkim żalem i z wielkim bólem się zlikwidować pozbyć. Te gołębie rozpłodowe. Rozumiem. Dobrze. I płakać się chce. Człowiek jest w rozpaczy, ale... No niestety, nie ma... W Polsce jak się urzędnik uprze, to musisz to spełnić, co on chce. No i koniec. Nie ma odwołania. Jozem się odwoływał, zasługi mam i tak to nie pomogło, i tak rozumiem. To nie pomogło. Czyli te gołębie będą na sprzedaż, tak jak mówiliśmy tutaj kolega, podamy tam numer telefonu, tak jakby ktoś chciał ten rozpód tutaj nabyć, mówi, jeżeli nie będzie, to będziemy go za ten miesiąc, bo jeszcze chodzi o to, i tak one będą odbioru dopiero we wrześniu, gdyż młode, które tutaj są już w tych tutaj gniazdach, one są zamówione, tak? Tak. To są pod konkretne zamówienie. Czy to są, może to tajemnicą nie jest, to są ci, którzy już brali wcześniej gołębie? To są właśnie z Wielkopolska, w szczególności okręg Leszno, bo tam mają dużo. Czyli jak się sprawdziły, to biorą. Tak. To przypomnijmy jeszcze, Tadeusz, bo o to tak po łebkach zrobiliśmy, powiedzmy, sukcesy, jakie tutaj miałeś w oddziale, to jakie były największe? No, były sukcesy, no i na młode mistrza, i wicemistrza, i trzecie miejsce. W tej chwili jestem na 24 miejscu, ale ja zaczynałem loty 24 starymi gołębiami. Zgubiłem 3. Jeden na próbnym locie. Także mała liczba starych, troszkę roczniaków i lecę do końca. I u nas, tak jak stwierdziłem, że pierwsza 30 to mogłaby w innych oddziałach plasować się na pierwszych miejscach. Jest tak mocny oddział tutaj, w Gliwicach, że jeden drugiemu wydziera punkty. A u nas jeszcze jest to, że jest to typowanie. I można zrobić przykładowo 20 konkursów, ale mieć tylko 6 dobrych, bo tak miałem, a resztę miniętych gołębi, bo jak sadzisz 40, no to nie idzie przewidzieć. No bo wszystkie zachowują się, wyglądają pięknie, a przychodzi lot, to są różne przyczyny. Tak jak stwierdziłem, nasza sekcja jest najbardziej wysunięta na północ, i gołębie gdzieś, ja tak mniemam, że idą dołem tam, ciągną oddział Sosicowice, jest od nas 10 km w stronę południa. Tak. Twoje latają, tu zobaczmy, kilka lat.
i oddział Przyszowice. Razem na jednym zestawie wypuszczane gołębie. Oddział Przyszowice jest za Gliwicami w stronę tych. Te gołębie ciągną i później dopiero zamiast lecieć tu od zachodu, jak jest zachód, to one lecą ze wschodu. I trafi się tak, są takie loty, jak wiatr wieje południowo-zachodni lub południowy, że je podniesie do góry, w stronę Częstochowy, tak wizualnie. To wtedy potrafią tutaj uderzyć tu centralnie. A tak, jeżeli są wiatry zachodnie, północno-zachodnie lub w dziób, to lecą tam gdzieś niżej i później. Teraz z pierwszego maratonu posadziłem 14, 7 konkursów, jeden zginął. Te same gołębie przygotowane znakomicie, z przerwą, były oczywiście, szykowałem, jestem już hodowcą, 38 lat w związku, znam się na tym, po prostu przygotowane. Pierwszy gołąb przyszedł z kierunku, dwa już przyszły tu. W ciągu godziny miałem z 16 gołębi 13 w ciągu godziny, ale konkursów tylko 3. Ale miejmy nadzieję, Tadeusz, że to są nie i likwidacja tego gołębnika rozpłodowego, jak również te takie, co mówisz, kierunki, to nie spowodują, że jak pozbędziesz się rozpłodu, to i dalej będziesz lotował i oddział nie straci hodowcy. Tu chodziło o taką sytuację, moje zdrowie uciekło bardzo, bo nie tylko ta operacja kręgosłupa wpływa na to, ale jest i cukrzyca, i wrzody na żołądku, na dwunastnicy, miażdżyca i nadciśnienie. Joch, bardzo moje takie marzenie jest chociaż do 40 lat być, to mi brakuje 2 lata i zobaczymy jak członkiem to związku. Tak, jak to będzie i lotującym członkiem związku, no o to chodzi, chociaż 40 lat, bo mam 3 synów, byków jak i Joch, żaden nie chce, ja mam 1,90 m. Ale trochę tacy pomagają czy nie? Nieraz ten środkowy syn wywiezie, jak, ale to muszę prosić się miesiąc. Aha. No, zboże przykładowo, no to przeniosę, bo są chłopy olbrzymy chłopy jak i o. No ale do gołębi żaden, 3 ich jest i żaden nie chce. Dzisiaj ten sport na Śląsku upada. Nie interesują ich komputery, dziebuchy, zabawy, a nie tam gołębie. Jo jak zem się urodził w 56 roku, to jak już miałem 7 lat, to nie było jeszcze telewizorów po wsi, ani niczego, no to jedyna rozrywka to było lotanie za gołębiami. No. A dzisiaj to mają inne rozrywki młodzi ludzie, a nie tam będą patrzeć za tatowymi gołębiami. Tata se może mieć, dopóki mu zdrowie pozwala. Ciężko mi jest po tych schodach, klatki znosi, no to nieraz się, jak widzi, który, ja nawet nie idę się prosić ich, bo ja nie lubię się nikogo prosić, to jak widzi, no to przyjdzie i tam weźmie, pomoże znieść to tam na wózek i ose idę już z tymi gołębiami spokojnie, a tak to no, nie ma kto pomóc ani nic. Żal. Jedyne co dla mnie to jest, bo 10 lat zem to zbierał od znakomitych hodowców, bo jeszcze są tu, nie wspomniałem, Jurka Koźlika, gołębie. Wspominaliśmy trochę. To, ja nawet tu się pytałem o jednego gołębia, takiego szali. Tu jest właśnie cztery szali, oryginały właśnie od Jurka Koźlika, no i linia Bosa czerwone. No to jest podstawa. Tu są te dwa samce. One tam na dole siedzą, tak, takie. Tu Janseny, obydwa te na dole. Czerwone. O! To na groch taki i. To Janusz Salkowski w zeszłym roku zapłacił 1600 euro za te dwa gołębie u Blachmana i podarował mi. Takiego kolegi o za nim nie znał. I te zostają, nie, ale te już się. Te zostają, dlatego że barwa czerwona to ją kocham. Uny chociaż nie lotały, to uny. Dwa będą miały tutaj zrobione cele w głębiku młodych i malutko wojlerka, żeby nie widzieli ci urzędniki z góry znowu, żeby że rozbudowuje cosik. To bo musi być małe i nie rzucające się w oczy. Tak, bo zaraz znowu przyjadą i każą mi zlikwidować. To tak to zrobię i tam tylko 3 parki będą, a pozostałe wszystkie te gołębie tu jest. Jak powiedziałem, 11 gołębi będzie do, bo 2 zostawią sobie pod Janusza, bo były oblatane i mogę je mieć. Reszta nie była oblatana.
to zostawię. Nie była samica Petera Węstry od koźlika oblatana, to ty si jest na sprzedaż. I 6 gołębi od Wiesia Bettnera, ale to są już gołębie wyselekcjonowane w rozpłodzie. Tu nie ma przypadku. Ja miał od Wieśka 40 gołębi, a zostało 6. To muszą być gołębie, które dają potomstwo. I tym akcentem może już będziemy pomału kończyć. Bardzo dziękujemy koledze Tadeuszowi, który nam tutaj, poświęcając czas, przybliżył tutaj też bardzo fajne co historię śląskiego lotowania. Chciałbym jeszcze tutaj, jak jestem, podziękować bardzo, bo mamy tutaj sklep dla gołębi w Kuźni Jeborowickiej. Pan Wieczorkę Norbert ma sklep. Jest tak zaopatrzony znakomicie we wszystko, że ja nie znam w Polsce, a robiłem po Polsce i mam kolegów, żeby tak był sklep zaopatrzony w produkty. Ja robię se karmy sam i bo ja mam rentę licho, bo mam 1360 zł i muszę jakoś gospodarować tak tymi pieniędzmi, coś sprzedam młodych, coś tego, że kupuję se produkty, robię se karmy sam. Ja nie kupuję renomowanych firm, środków, karm, proste tam, jeszcze kolega Krzysiu pokorze, jakie produkty, proste. Ja powiem, może to są, widziałem drożdże, ocet jabłkowy, miód, Dobkowicza, olejek czosnkowy, tak, no. I to wszystko. Nie ma tego za dużo. Nic, tylko ją zawsze mówię, gołąb jak jest chory, to nikt go nie wyleczy naturalnie. Bo ja jestem chory i ona sobie wszystkie produkty, nawet te produkty na wrzody, co tak zachwala kolega Budzik, czy kolega z Kazimierzy Wielgi, ja już zapomniał tam Wielgi. Tokarczyk Wiesław? Nie. Przeszedł. Kukułka. Kit pszczeli na spirytusie i wódce, to ja wypił 6 butelek tego środka, ręce mi coraz bardziej zaczęły lotać, a wrzody jak mnie bolały, tak mnie bolą. Więc nie polecam żadnych takich środków, znaczy, do leczenia. Nie przesadzajmy, bo jednak tam walory mają jakieś. Tak, smakowe ze w głowie się kręci. A polecam, jeżeli gołąb jest chory, tak jak ja jestem chory bardzo, jak nie wezmę antybiotyku, to nie mogę łazić. Czyli trzeba po prostu dbać o zdrowie, ale z rozsądkiem i z umiarem wielkim i być naprawdę obserwatorem bacznym i widzieć to, co może w danej chwili gołębiowi dolegać, bo bez tego nie ma lotu. Czyli na koniec podziękujemy bardzo, życzymy sukcesów i kolegę, kiedy tutaj będzie jeszcze te gołębie miał i na sprzedaż będą wystawiane, to po prostu odwiedzimy, a na razie jeszcze coś? Ja to bym miał taką prośbę, jeżeli znalazłby się jeden mądry i chętny na te gołębie, to ja bym je sprzedał, bo są to gołębie już podobierane w pary. Tymi no to gołębiami, dlatego mamy trochę do września czasu i liczymy na to, ja mam ktoś te gołębie podobierane w pary, mam już tu wnuki, mam dzieci, mam wnuki. Wiem jak są, bo ja zmienią. Co roku 2 razy partnerów zmienią i ja wiem, którzy partnerów teraz na to połączenie ostatnie znowu przeszły tak, jak były w zeszłym roku połączone. Wiem, z jakich gołębi co i jak leci. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo ktoś jakby zaczynał, a ja znam ludzi, że są ludzie i majątni, bogaci, biedni i różni. Ktoś by zaczynał, a chciałby, no to ja bym polecą w ten sposób. A jak nie będzie tak, no to będziemy sprzedawać po prostu na giełdzie, nas wystawimy, robiąc im zdjęcia, rodowody pojedyncze. Także na razie koledze dziękujemy, a wszystkich zachęcamy do tutaj dzwonienia do kolegi, poradzenia się, do pytania o gołębie, jeżeli będzie. A numer telefonu podać? Za chwilę podamy, będzie wyświetlony na filmie, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Z Bogiem.